zaczęła się dosyć dawno, bo w wieku 5 lat. Natomiast to była przede wszystkim dobra zabawa, poznawanie ciekawych ludzi, bardzo dobrych kolegów, z którymi do dzisiaj mam kontakt, z ludźmi, których poznawałem nawet kilkanaście lat temu na treningu. A natomiast dopiero później, w wieku 12-13 lat przerodziło się to gdzieś w pasję bardziej związaną ze sportem, z rywalizacją, bardziej taką zawodniczą. I po prostu na tyle mnie to zainteresowało, na tyle polubiłem tą chęć rywalizacji, chęć sprawdzenia się, poznawania właśnie siebie w tych trudnych sytuacjach, nieraz ekstremalnych, w walce, kiedy jest ciężko, że po prostu z tym zostałem. No i myślę, że będę, póki będę mógł, to będę rywalizował, natomiast karate też będę ćwiczył, mam nadzieję, tak długo, jak tylko będę mógł. I tutaj, jeżeli chodzi o ten mecz, to myślę, że będzie ciekawe wydarzenie ze względu na to, że tak jak wcześniej było mówione, pierwszy raz spotka się reprezentacja Polski z drużyną z Japonii, gdzie, jak wszyscy na pewno powszechnie wiedzą, Japonia jednak jest tą kolebką karate, gdzie zawodnicy są na bardzo, bardzo wysokim poziomie technicznym, prezentują naprawdę, naprawdę wysoki poziom, bardzo przyjemnie się to ogląda, a również i zawsze, zresztą w ostatnich latach to bardzo często potwierdzali zawodnicy z Polski, że również jesteśmy na wysokim poziomie, potrafimy zdobywać medale Mistrzostw Europy, również złote medale i na pewno każdy z zawodników, a w meczu wystąpi 3 zawodników oraz 2 zawodniczki, postawi również naszym kolegom z Japonii trudne warunki i nikt na pewno nie będzie chciał się tutaj łatwo poddać, więc zapraszam serdecznie do oglądania, do przyjścia na to wydarzenie, ponieważ na pewno myślę, że walki będą interesujące.